Kochani, zapraszam, usiądźmy. Słuchajcie, w tej chwili będzie trwała, już powoli zaczyna się posługa prorocza, więc jeżeli jesteście zapisani na nią, to można się przemieścić i tam już dostaniecie więcej informacji, jak to będzie wyglądać. A teraz przejdziemy do szkoły modlitwy. Słuchajcie, tą szkołę prowadzimy w takim cyklu roku szkolnego, naprzemiennie z ojcem Romkiem Groszewskim, dzisiaj moja kolej. Jest to cykl Szkoła Modlitwy, gdzie staramy się dzielić takimi rzeczami i z jednej strony praktycznymi, ale też budować taki całościowy obraz, jak możemy się modlić, dlaczego możemy się modlić. Też dotykamy tematu związanego z obrazem Pana Boga. I dzisiaj właśnie od tego chciałem zacząć, dlatego otwórzmy na Ewangelii Mateusza, na 6 rozdziale. Kochani, jeżeli chcemy się modlić, to nie ma lepszego miejsca, niż uczyć się od samego Mistrza, od samego naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, 6:6, Ewangelia świętego Mateusza, Jezus mówi do swoich uczniów, jeżeli masz pragnienie, aby się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, bo Ojciec Twój, który jest w ukryciu, odda Tobie. I chciałem się przez chwilę skupić na samym początku tego, co Jezus mówi. Zobaczcie, że Jezus mówi, jeżeli jest w was pragnienie modlitwy, jeżeli jest w was pragnienie kontaktu z Bogiem, w kim z was jest pragnienie kontaktu z Bogiem? W każdym z nas, gdzieś to jest wbudowane w nasze serca. Pan Bóg stworzył nas jako osoby, które otrzymują spełnienie, otrzymują poczucie takiej pełni właśnie poprzez kontakt z Panem Bogiem. Więc Jezus mówi do swoich uczniów, jeżeli pragniesz się modlić, jeżeli pragniesz tego spotkania z Panem Bogiem, mówi, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i na tym na chwilę obecną nie chciałbym się skupiać, ale chciałbym zwrócić wam uwagę, że mówi Jezus, módl się do Ojca, który jest w ukryciu i który widzi w ukryciu. Bardzo często pomijamy jakby tą pierwszą część tego, co Jezus mówi i skupiamy się oczywiście na tym sednie, tak? Bo rzeczywiście dalej jest sedno. Jezus pokazuje nam, jak się modlić. Mówi, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje i wszyscy znamy tą modlitwę. Ale wierzę, że te pierwsze zdanie, które Jezus wypowiada do swoich uczniów, ono nie jest absolutnie przypadkowe. Jezus wskazuje, że jeżeli jest w tobie pragnienie modlitwy, to przyjdź do Boga jako do tego, który jest twoim Ojcem i po pierwsze, który jest w ukryciu i który widzi w ukryciu. Co to znaczy, że Ojciec, który jest w ukryciu? Myślę, że tutaj jest wiele poziomów tego, o czym mówi Jezus, ale to, że jest w ukryciu, musimy powiązać z tą izdebką, że to jest to miejsce małe, do którego ty wchodzisz, do którego tylko ty masz dostęp. To jest miejsce, którego nikt nie widzi. W tym sensie, że kiedy modlisz się do Pana Boga, inni ludzie mogą tego Pana Boga nie dostrzegać. Pan Bóg jest w ukryciu, On jest tylko dla ciebie. Jest w tej małej izdebce, do której ty wchodzisz, ale co jest najważniejsze? Jezus mówi, módl się do Boga jako do swojego Ojca. I to jest tak niesamowicie istotne, bo zobaczcie, jak jesteśmy zdeterminowani tym, jak będziemy się zachowywać wobec drugiej osoby, jesteśmy zdeterminowani obrazem tej osoby, jaki nosimy w sobie. Jeżeli idę do kogoś na rozmowę o pracę, to zupełnie inaczej się zachowuję, niż idę do swojego kolegi, do przyjaciółki, a zupełnie inaczej, jeżeli idę w bezpieczne miejsce, aby porozmawiać z kimś, kto mnie kocha. I Bóg jest właśnie takim Ojcem, który nas kocha. I Jezus stara się swoim uczniom, zresztą w całym kazaniu na górze, to jest 5, 6, 7 rozdział Ewangelii Mateusza i zachęcam was nawet, żeby wiecie, ciurkiem przeczytać to. To jest podstawowe nauczanie, które Jezus dał swoim uczniom. Jezus bardzo często pokazuje w kazaniu na górze, używa tego sformułowania Ojciec, 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 który jest w niebie. Więc chciałem nas zachęcić do tego, na tej szkole modlitwy,
żeby za każdym razem, gdy przychodzimy na modlitwę, gdy odnajdujemy w sobie to pragnienie, aby pójść się modlić, aby szukać tego kontaktu z Bogiem, żeby na chwilę się zatrzymać i wrócić do słów naszego mistrza, naszego Pana. Jeżeli masz pragnienie modlić się, pamiętaj, że ten, do którego przychodzisz, jest Ojcem, który kocha ciebie. Jest Ojcem, który ma w tobie upodobanie. Jezus tutaj dodaje ciekawą rzecz. On jest Ojcem, który widzi w ukryciu. Ludzie mogą ciebie nie widzieć. Możesz być pomijany, możesz mieć różnego rodzaju historie życiowe, które były łatwiejsze, które były trudniejsze. Ale kiedy przychodzisz do Boga, to jesteś przed tym, który widzi wszystko, który widzi całkowicie twoje serce, dla którego jesteś najważniejszy. W tym momencie jesteś ty najważniejszy. To jest tak jak dziecko. Ja mam 3 córki, teraz mam najmłodszą, najmłodsza ma roczek, najstarsza ma 11, potem jest 8-latka. Kiedy ta córka biegnie do mnie, to słuchajcie, w tym momencie ona jest najważniejsza dla mnie. Ona szuka mojej uwagi, ja mówię, jestem dla ciebie, patrzę na ciebie, ty jesteś dla mnie najważniejsza. I myślę, że to nasze ziemskie ojcostwo jest jakimś cieniem, odbiciem tego niebieskiego ojcostwa, które jest po prostu w Bogu. Bóg widzi. Więc Jezus jakby chce zbudować wiarę swoich uczniów. Chce im pokazać rzeczywistość Bożego serca. Dlaczego? Dlatego, że wie, że to jest podstawa, modlitwy. Módl się do Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kolejną rzeczą, którą Jezus pokazuje nam, kochani, to jest to, że przychodząc do Ojca w modlitwie, do Boga, który jest naszym Ojcem, możemy być pewni, że Bóg nam odpowie. Przychodzicie do tego, który widzi w ukryciu, tak, który słyszy, który patrzy na nasze serca, który nie jest obojętny na nasze wołania, na nasze modlitwy, na nasze pragnienia i On jest tym, który odda nam. On jest tym, który odpowie. On jest tym, który odpowie. Kilka rozdziałów wcześniej, na samym początku służby Jezusa, i wydaje mi się to jeszcze ważne nadmienić, zanim przejdziemy dalej, Jezus też pokazuje nam tą rzeczywistość swojej relacji z Ojcem. To jest moment chrztu Jezusa. Zanim cokolwiek Jezus rozpoczął w swojej posłudze, wszyscy znamy ten fragment, wchodzi do Jordanu, zostaje ochrzczony przez Jana Chrzciciela i chciałem wam zwrócić uwagę na to, co się dzieje, co zostało zapisane u wszystkich ewangelistów i co jest niezmiernie ważne dla nas. W momencie, kiedy Jezus wstępuje w wody Jordanu, przyjmuje ten chrzest, tak? Chrzest potem, w którym myśmy wszyscy zostali zanurzeni, więc jakby w tym sensie to się odnosi do nas, bo wszyscy zostaliśmy zanurzeni w ten chrzest w osobie Jezusa. Znaczy, w tym momencie rozlega się głos z nieba, to jest werset 17, 3 rozdziału Mateusza, kilka rozdziałów wcześniej, głos z nieba rozlega się i mówi, to jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. I potem z tego miejsca doświadczenia, objawienia tego, że On jest Ojcem, który mówi o nas, jesteś moim Synem umiłowanym, jesteś Synem, córką, w której mam upodobanie, Jezus naucza uczniów, jak się modli. Także widzimy w nauczaniu Jezusa niesamowity nacisk na Boga jako Ojca. I w tym kontekście nauczanie Jezusa jako rabina w ówczesnym czasie, bo nie wszyscy jeszcze wiedzieli, że to jest Mesjasz, że to jest w pełni Bóg, w pełni człowiek, było absolutnie rewolucyjne. Dlatego, że w Izraelu głównie była ta myśl po prostu Boga, który jest święty i oczywiście On jest święty, ale to budowało u wielu ludzi takie poczucie tego, że Pan Bóg ma dystans, jest oddzielony, że niekoniecznie jest tym, który ma takie głębokie uczucia. I Jezus przyszedł nam pokazać, że On jest tym, który jest naszym Ojcem. Tak, On jest święty, dlatego Jezus przyszedł nas wybawić z naszych grzechów, z naszych ciemności, ale jest przede wszystkim Ojcem. Ale jest przede wszystkim Ojcem. Dlatego Jezus zachęca swoich uczniów i pokazuje im po prostu, jak mają się modlić. Okej.
Okej. Kochani, chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszy list do Tymoteusza 2:1, albo po prostu możecie podążać za mną. Czyli to było to wezwanie Jezusa do uczniów, pokazanie im tej drogi modlitwy. Potem, słuchajcie, czytamy w listach Pawła, to się przewija. Przeczytam werset z pierwszego do Tymoteusza 2:1. Paweł mówi: zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi. Potem dodaje: za królów, za wszystkich sprawujących władzę. Czyli zobaczcie, że Paweł mówi, żeby zanosić modlitwy, zanosić błagania, prośby i dziękczynienia za wszystkich ludzi. W innym fragmencie, w liście do Tesaloniczan, mówi o wezwaniu do nieustającej modlitwy. Dlaczego? Dlaczego to jest tak ważne? Aby działo się to cały czas, aby nieustannie chodzić w tym nastawieniu serca. Dlatego, że modlitwa jest właśnie komunikacją z Panem Bogiem, jest tym spotkaniem z Nim, które daje nam siłę, które daje nam moc. Za każdym razem, kiedy przychodzisz w miejsce modlitwy, to jest miejsce, w którym możesz doświadczyć Jego jako Twojego Ojca, jako Tego, który da Ci siłę, jako Tego, który da Ci moc. I słuchajcie, ta modlitwa w ciągu dnia, ona nie musi być modlitwą też długą. To mogą być po prostu akty strzeliste, to mogą być westchnienia, które są właśnie modlitwami, które są błaganiami, które są też i dziękczynieniem, ale to ta postawa modlitewna, ta postawa nastawienia naszego serca do Ojca, do Boga, który jest naszym Ojcem, pozwala nam zachować po prostu tą bliskość i tą świadomość Jego obecności. Były takie nurty w Kościele, w chrześcijaństwie, zwłaszcza na początku, które twierdziły, że będąc już zbawionym raz, że nie potrzebujemy modlitwy. To byli pelagianie, była taka herezja. Oni twierdzili, że modlitwa w ogóle nie jest już konieczna, dlatego że zostaliśmy raz zbawieni. I na to bardzo, bardzo mocno odpowiadał święty Augustyn, który wskazywał, że zbawienie jest tylko początkiem tej naszej drogi, a całe to dzieło uświęcenia, całe to dzieło przemiany dzieje się poprzez naszą relację z Bogiem, która zasadza się właśnie na modlitwie. Zobaczmy, co pisze święty Jakub 1:5. List świętego Jakuba. Jakub pisze w ten sposób: jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma. Znaczy, jest to niesamowite wezwanie, jeżeli komuś z was brakuje mądrości, tutaj możemy też wstawić cokolwiek innego, jeżeli masz jakiś brak w swoim życiu, jeżeli brakuje ci czegoś, zwróć się z prośbą do Boga. Dlaczego? Bo On jest tym, który daje wszystkim chętnie i nie wymawia nikomu. Zobaczcie, jak niesamowity obraz, kochani, serca ojcowskiego, które nie wymawia nikomu, które mówi: jeżeli tylko czegoś potrzebujesz, to przyjdź do mnie, proś. Jakub pisze: On jest Bogiem, który daje wszystkim chętnie. Zatrzymajmy się na chwilę nad tym sformułowaniem. Bóg, który daje wszystkim chętnie. I powiem wam, że kiedy czytam te słowa, to staram się, żeby to Słowo Boże było lustrem, w którym mogę się przejrzeć. Co ja myślę? Co ten werset mówi do mnie o moim obrazie Pana Boga? Czy ja myślę, że On jest tym, który daje zawsze chętnie? I powiem wam, że kiedy czytam ten fragment, łapię się czasami na tym, że po prostu mówię: okej, pójdę się modlić albo o tą sprawę. I gdzieś jest we mnie taki pokład tej wątpliwości, czy na pewno On będzie chciał odpowiedzieć na tę modlitwę, czy na pewno On będzie chciał mi pomóc. Ale mamy właśnie Słowo Boże, które za każdym razem, jak gdzieś te pokusy, takie myśli zwątpienia przychodzą, że Bóg jest dobry, żeby wprowadzić nas na właściwą drogę. Dlaczego to jest tak niezwykle ważne? Dlatego, że modlitwa, która opiera się na wierze, która opiera się na ufności w Panu Bogu, jest modlitwą, która sprawi, że otrzymujemy rzeczy. Zobaczcie, że Jakub pisze: jeżeli wam brakuje mądrości, proście,
o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma. Czyli jakby widzimy w tym fragmencie, że Jakub dotyka myśli, które mogą być w sercach, w umysłach tych osób, które są odbiorcami tego listu. Nie myślcie, że Bóg jest tym, który będzie wam wymawiał, tak? Zobaczcie, nie wymawiając da. I tutaj w tych naszych, wiecie, ziemskich doświadczeniach czasami nam się wydarza, idziemy do osoby jeden, drugi, trzeci, czwarty raz i za piątym razem już, wiecie, myślimy po prostu, co, będę piąty raz szedł i po prostu prosił o to, no i wiecie, i mamy to doświadczenie, przychodzimy, prosimy kolejny raz, a osoba zaczyna nam, co robić? Wymawiać. Mówi, o, przychodzisz, po prostu znowu mi zawracasz głowę i tak dalej, i tak dalej. Więc Jakub dotyka tej mentalności, mówi, nie lękajcie się tego, nie obawiajcie się tego. Bóg jest tym, który wszystkim chętnie daje i nie wymawia niczego. Dlatego Jezus zachęcał do nieustającej modlitwy. W Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale, otwórzmy sobie ten fragment, Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. W tysiąclatce nawet ten tytuł tej perykopy jest zatytułowany Moc wytrwałej modlitwy, Ewangelia Łukasza 18:1. Jezus powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. Jezus, to jest przypowieść o wdowie, która prosiła o sprawiedliwość, ale Jezus rozpoczyna tą przypowieść, tą historię pewnym komentarzem. Mówi, opowiem wam tą historię, bo chcę w waszych sercach zaszczepić konkretną myśl. Chcę wam opowiedzieć tą historię, po pierwsze, żeby pokazać wam dwie rzeczywistości. Pierwszą to jest to, że zawsze powinniście się modlić. Wow. Jezus mówi, chcę, żebyście się zawsze modlili, żebyście mieli tą odwagę. Nie z przymusu, nie dlatego, że wiecie, że ktoś wam każe, ale żebyście wiedzieli, że macie Ojca, który jest w niebie, który was kocha, który patrzy na was i do którego zawsze możecie się zwrócić. I zobaczcie, Jezus powiedziawszy to mówi, chcę, żebyście zawsze się modlili, powinniście się zawsze modlić i dodaje i nie ustawać. Bo często jest tak, że jest w nas to pragnienie. Mateusz 6 rozdział. Uczniowie przychodzą do Jezusa, mówią, Jezu, naucz nas modlić się. Czyli jest w nich pragnienie, a Jezus mówi, jeżeli macie pragnienie modlitwy, módlcie się do waszego Ojca, który widzi was, który chce być blisko. Więc Jezus wie, że jest w nas, wiecie, ten zapał, ta iskra, to wezwanie do modlitwy, które jest włożone w nas. Więc Jezus mówi, świetnie, to jest ważne, powinniście trwać w tym, i chcę wam opowiedzieć tą historię, abyście nie ustali. Bo dlaczego ustajemy w modlitwie? Dlaczego w pewnym momencie przychodzi taka sytuacja, że, wiecie, nachodzą nas wątpliwości, czy to ma sens, trwanie na modlitwie, modlenie się o konkretne prośby, o konkretne potrzeby. I Jezus tutaj opowiada tą historię o tej wdowie. Nie będę czytał teraz całej tej przypowieści, ale to była historia taka, że ona była w bardzo trudnej sytuacji, miała jakiegoś przeciwnika, który nieustannie ją atakował. A w związku z tym, że była wdową, w Izraelu, w tej hierarchii społecznej, wdowy i sieroty to były osoby bez żadnej ochrony. Nie było żadnej opieki społecznej, nie było żadnej sprawiedliwości dla nich, po prostu to były osoby zupełnie pozbawione jakiejkolwiek pomocy. Więc był jakiś przeciwnik, który ją nieustannie atakował i ona przychodziła do sędziego. Sędzia w tamtym czasie był osobą, która miała nie tylko taką władzę sądowniczą, tak jak jest u nas, ale miała też i taką władzę wykonawczą, czyli ona mogła pójść, zwrócić się o pomoc do sędziego i ten sędzia mógł udzielić pomocy tak, żeby zatrzymać działanie tego przeciwnika. I zobaczcie, jest to niesamowity obraz duchowy. Często w naszym życiu mierzymy się z jakimiś przeciwnościami, z jakimś przeciwnikiem duchowym, tak? Ta wdowa przychodzi do tego sędziego i mówi, obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I robiła to nieustannie, jest tu napisane, że robiła to dniem i nocą, więc
pewnie nie robiła tego 24 godziny na dobę, bo by nie dała rady, ale podejrzewam, że wiecie, robiła to rano, zaraz po śniadaniu go gdzieś nachodziła do tego sędziego. Potem obiad, znowu walenie do drzwi i wieczorem kolacja, sędzia nie mógł zjeść nawet spokojnie żadnego posiłku i mówi, obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I jest napisane, przez pewien czas nie chciał. Ten sędzia był człowiekiem złym. Jezus zresztą potem tak to komentuje. To był zły człowiek. On nie bał się ani Boga, ani ludzi. Ale potem rzekł do siebie, werset czwarty, chociaż Boga się nie boję. Czyli zobaczcie, to był człowiek, który nie bał się Boga. Nie, absolutnie możemy powiedzieć człowiek bez wiary. Chociaż Boga się nie boję, a z ludźmi się nie liczę, tak? Nie liczę się z żadnymi ludźmi. Nikt nie będzie miał wpływu na mnie, na to, co ja robię. Jestem panem swojego losu. To jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. Czyli zobaczcie, w tej sytuacji ta wdowa po prostu doprowadziła go do skraju załamania nerwowego. Zobaczcie, on mówi po prostu, mam już dosyć tego, ponieważ naprzykrza mi się, wezmę ją w obronę, byle już tylko nie przychodziła bez końca i nie zatręczała mnie. Zobaczcie, tam była taka determinacja w sercu tej kobiety, że on wiedział, że jeżeli nie zadziała, to ona od niego nie odejdzie. Zobaczcie, on używa sformułowania, Jezus to tak opowiada, tą historię. Jezus mówi, że ten sędzia mówi, żeby nie przychodziła bez końca, tak? Ta jej wytrwałość była taka, że on myślał, że to się nie skończy, że to już trwało, nie wiem, tygodniami, tutaj nie znamy tego okresu, ale wiemy, że to nie był jeden, to nie były dwa dni. I zobaczmy, kochani, w wersecie szóstym, jaka jest konkluzja naszego Pana, konkluzja Jezusa. I Pan dodał, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi, a Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich umiłowanych, którzy wołają do Niego dniem i nocą, chociaż wydaje się, że będzie zwlekał w ich sprawie. I oczywiście, wiecie, Bóg nie jest tu porównany do tego sędziego, ale przeciwstawiony. Jezus mówi, zobaczcie, jeżeli ten człowiek, który był zły, który był bezbożny, nie miał wiary, odpowiedział na wołanie tej wdowy, to o ileż Bóg, który jest dobry, który jest pełen miłosierdzia, którego wy jesteście dziećmi, o ileż nie weźmie w obronę swoich wybranych. To słowo wybrany mówi o umiłowaniu. Zobaczcie, Jezus opowiada tą przypowieść jeszcze raz. Dlaczego? Że powinni się modlić i nie ustawać. I mówi, ta przypowieść będzie umocnieniem dla waszych serc, będzie paliwem na ogień modlitwy, który płonie w waszych sercach. Wiedzcie, że jesteście tymi, którzy są umiłowani przez Boga i Bóg mówi, wezmę was swoją obronę i czy będzie zwlekał w ich sprawie, którzy wołają do Niego dniem i nocą i czy będzie zwlekał w ich sprawie. I rzeczywiście wydaje się, wiecie, w tej historii, że po prostu jest ten upływ czasu, kiedy ta wdowa nie otrzymuje odpowiedzi, ale Jezus mówi, ale to jest okej, nie traćcie wiary w Jego dobroć, nie traćcie wiary w to, że On widzi was, że jesteście blisko Niego, że nic was nie może oddzielić od Jego miłości. Żadne okoliczności, żadne sytuacje. I zobaczcie, Jezus konkluduje i mówi, powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czyli mimo, że Jezus mówi, mimo, że się wydaje, że jest opóźnienie, że się rzeczy nie dzieją, Jezus mówi, nie traćcie serca umiłowania, nie traćcie wiary, dlatego że sam Jezus mówi, zobaczcie, Jezus mówi, powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. I słuchajcie, tu jest takie greckie słowo użyte, prędko, które oznacza nie tyle szybko, że będzie nieduży upływ czasu między prośbą a odpowiedzią, bo to nie jest tutaj określone, ale prędko weźmie ich w obronę oznacza, że w momencie, kiedy Pan zacznie działać, rzeczy zaczną się dziać szybko. Czyli wiecie, może być sytuacja tak jak z tą wdową, dzień, drugi, trzeci, piąty, tydzień, dwa tygodnie, może miesiąc, może dwa, ale kiedy Bóg mówi, tak, to jest czas, to jest mój kairos, to po prostu rzeczy lecą jak kostki domina, bo nadchodzi
Jego czas, Jego kairos. I kochani, chciałem was zachęcić już kończąc, także zapraszam już zespół uwielbienia, będziemy dalej się modlić. Chciałem was, kochani, zachęcić tymi słowami Jezusa z Ewangelii Mateusza i z Ewangelii Łukasza, którym zakończyliśmy tą sesję. Jezus mówi, jeżeli jest was pragnienie modlitwy, to przyjdźcie do Niego jako do waszego Ojca, jako do tego, który ma głębokie uczucia wobec was, jako tego, który widzi wasze serca, jako tego, który pragnie być z wami we wszystkim, w czym jesteście. I ten fragment, który ostatnio czytaliśmy, Jezus opowiada im tą przypowieść, tą historię, żeby zachęcić ich, trwajcie na modlitwie, trwajcie w tej relacji z Ojcem i nie ustawajcie. Ufajcie Jego dobroci, ufajcie Jego miłości. Amen.